Ale kabanosa to byś zjadła, co? Przecież łosoś jest wegański. Nie chce pani? No, to może tuńczyk. A rosół od babci? Z ekologicznego mięsa. Przecież rośliny też czują, a jednak je jesz. To jakieś wymysły i fanaberie. Ideologia, która pozbawia wolności. Tak właściwie, to po co ty nie jesz mięsa? Nie, nie zjadłabym kabanosa i nie, nie tęsknię za smakiem mięsa. A tego, że ryby są wegańskie, dowiedziałam się już w niejednej restauracji. Ekologiczne mięso to bzdura, a z tym, że rośliny czują, jak najbardziej się zgodzę. To prawda, ale nie są świadome. A zwierzęta tak. Od września 2021 roku nie jem mięsa. W tym ryb, owoców morza, ani żelków, w których jest żelatyna. Te ostatnie są naprawdę podstępne i zawsze trzeba mieć oczy szeroko otwarte, by nie dać się zwieść. Od sierpnia nie jem też nabiału, ani jajek. Zatem moim jedynym pokarmem są owoce, warzywa, orzechy i zboże. Wiem, że może to brzmieć przerażająco. Tak właśnie odbierają to moi dziadkowie, którzy naprawdę chcą dla mnie jak najlepiej, w końcu jestem ich jedyną wnuczką. Twierdzą, że na diecie roślinnej pewnie zawsze jestem głodna i zachoruję z powodu niedoboru witaminy B12 czy tłuszczów omega-3. Jednakże ani nie jestem głodna, ani nie choruję. Co się zatem ze mną dzieje? Skąd ten pomysł? Otóż pewnego dnia uznałam, że nie będę jeść już mięsa. Z weganizmem było inaczej, ponieważ przeczytałam książkę Bartka Sabeli Wędrówka Tusz, która otworzyła mi oczy na pewne sprawy. Zaczęłam eliminować produkty odzwierzęce. Najpierw ser, potem mleko, jajka, a później chciałam zobaczyć, jak będzie mi szło na diecie roślinnej. Nie kocham zwierząt, ale nie chcę im robić krzywdy. Więc stwierdziłam, że samo niejedzenie mięsa nie jest wystarczające, by powstrzymać ich cierpienie czy pogłębiające się zmiany klimatyczne, za co odpowiedzialny jest człowiek. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. To fragment Biblii. Natomiast Arystoteles w Poetyce pisał tak. Oswojone zwierzęta są z natury lepsze od dzikich, a dla nich wszystkich korzystniejszą rzeczą jest służyć człowiekowi, bo w ten sposób chronią się przed zniszczeniem. Tak jest również z rodzajem męskim i żeńskim, z których pierwszy jest z natury silniejszy. Drugi słabszy to też ten panuje, a tamten mu podlega. Antropocentryzm. Z greki antropos, czyli człowiek, i kentron, czyli środek koła. Człowiek w centrum. Człowiek najważniejszy. Człowiek wierzy, że jest lepszy, silniejszy, mądrzejszy. Dlaczego lepszy? Dlatego, że potrafi korzystać z noża i widelca? Dlatego, że wynalazł pismo, papier czy internet? Dlatego, że buduje mosty, domy i statki kosmiczne, ale też czołgi, karabiny i bomby nuklearne? Czy to powoduje, że może uważać się za ważniejszego? Czy w związku z tym ma prawo zadawać cierpienie innym istotom? Skoro uważamy siebie za najbardziej zaawansowanych cywilizacyjnie, to dlaczego tak okrutnie wykorzystujemy zwierzęta? Czy naprawdę w taki sposób chcemy pokazywać, jak bardzo pomysłowi i utalentowani jesteśmy? Tacy pomysłowi, że zamykamy brojlery, czyli kury hodowane na mięso, na całe ich 6-tygodniowe życie w dużych, bezokiennych hangarach ze sztucznym światłem włączonym 23 godziny na dobę, by oszukać ich zegar biologiczny i kontrolować wzrost. W takich warunkach tuczymy je do co najmniej 3 kg, których ich układ kostny nie jest w stanie udźwignąć, więc nieraz mają połamane łapki bądź skrzydła. Po czym już w ubojni wieszamy je na hakach, zanurzamy w wodzie pod napięciem w celu ogłuszenia i automatycznie podcinamy im gardła. Skór produkuje się najpopularniejsze i najtańsze mięso. Inny równie okropny los spotyka świnie, krowy mleczne czy nioski, czyli kury hodowane na jajka. Nie jemy więc wszystkich zwierząt. Jemy tylko te wybrane.
Żeby to lepiej zobrazować i rozwinąć, wyobraźmy sobie taką sytuację. Widzicie na ulicy człowieka, który bije psa. Prawdopodobnie od razu byście go zgłosili za przemoc wobec zwierząt. I bardzo dobrze, bo w końcu jak można bić niewinną istotę? Spójrzmy teraz na tę sprzeczność. Przemoc wobec zwierząt domowych jest odbierana przez opinię publiczną jako oburzająca, niedopuszczalna, w której dokonujący jej jest uważany za okrutnego człowieka. A co ze zwierzętami hodowlanymi? O tym, co na porządku dziennym dzieje się w hodowlach, nie mówimy. Nie mówimy, bo to niewygodny temat. Ale jeżeli o niej nie mówimy, to ona nie zniknie. Wręcz przeciwnie, popyt na produkty odzwierzęce jest przyzwoleniem konsumentów, by wciąż ją stosować. Czy możemy zatem znaleźć usprawiedliwienie na to, że niektórym zwierzętom zadajemy świadome cierpienie, a inne przytulamy, głaszczemy i otaczamy miłością? Weźmy teraz przykład krowy. Pamiętajmy o tym, że ona sama z siebie mleka nie daje. Musi zajść w ciążę, by tak się stało. Brutalne zapłodnienie. Odebranie cielaka parę chwil po jego urodzeniu. Dojenie. Przeważnie taki cykl produkcyjny wykonuje się od 3 do 5 razy w życiu krowy. A co potem? Potem krowa jest już wykończona i jej wydajność spada, więc zawodzi się ją do rzeźni. Dlatego właśnie wegetarianizm nie jest wystarczający. Bo krowa mleczna i tak skończy w rzeźni. Tyle, że podczas swojego życia będzie musiała pokrywać utrzymanie nie tylko swoje i płodu, ale także produkować mleko dla ludzi. Czy chcemy powodować cierpienie milionów krów, które tak jak i inne gatunki zwierząt, a nawet my, ludzie, chcą żyć bez strachu, chcą móc opiekować się swoim potomstwem, które jest im tak brutalnie zabierane. Krowa chce zajmować się swoimi młodymi. Myślę, że ludzie są w tym do niej dość podobni. Dobrze, ale co w takim razie z produktami ekologicznymi? Można przecież znaleźć małe, wiejskie gospodarstwo, w którym znajduje się 10 kur, 6 krów, żyjących na pastwiskach, grzebiących w ziemi, w takim otoczeniu, w jakim powinny się znajdować. Właśnie nie do końca. Po pierwsze, powiedzmy sobie szczerze, kto jeździ i szuka takich gospodarstw? A czy je w restauracjach, gdyż nie mamy pewności, że wykorzystują one ekologiczne produkty z małych, prywatnych chowów? Uważać też trzeba na jajka, bo znajdują się praktycznie wszędzie. Jeżeli nie w postaci jajek, to jako proszek jajeczny, dodawany między innymi do makaronów, by je lepiej skleić. Czy wiecie, z jakich jajek się go produkuje? Z trójek, czyli od kur z chowu klatkowego. Po drugie, nie ma humanitarnego sposobu na zabijanie zwierząt. Także zakup mięsa zwanego ekologicznym zapewnia komfort sumienia jedynie kupującemu, bo zwierzę i tak kończy w ten sam sposób. Pamiętacie, gdy na początku powiedziałam, że łosoś jest wegański? Powiedzmy to otwarcie. Łosoś nie jest ani wegański, ani wegetariański. To samo tyczy się owoców morza. Żyją i czują ból. Myślę, że ten sąd, iż wegetarianie jedzą ryby, może w jakimś stopniu mieć swoje źródło w tradycji postu wyznania katolickiego, które tak głęboko tkwi w narodzie polskim. Bartek Sabela w przytoczonej już przeze mnie książce Wędrówka tusz pisze tak. 71% areału rolniczego w Europie to pastwiska lub pola uprawne do produkcji paszy. Niemal 3/4 ziemi żywi zatem nie ludzi, lecz zwierzęta hodowlane, które dopiero później żywią ludzi. Jak jedzą, to muszą też wydalać, ale przecież odchodami zwierząt nawozi się pola. To jest potrzebne, bo użyźnia glebę. Zgadza się, ale weźmy pod uwagę liczby. W Polsce znajduje się mniej więcej 6 milionów bydła. 100-kilogramowy cielak wydala dziennie 11 litrów odchodów, a 900-kilogramowy buchaj 100.
każdego dnia. Gdy zbyt często lub niewłaściwie nawozimy ziemię zwierzęcymi odchodami, przedostają się do wód gruntowych, a po podróży przez jeziora i rzeki trafiają aż do morza. Poza tym w układzie pokarmowym krowy powstaje aż do 400 litrów metanu dziennie. Metan w porównaniu do dwutlenku węgla ma zdecydowanie większy krótkoterminowy wpływ na środowisko. Cytując ponownie, 4 kg wołowiny to ślad węglowy porównywalny do lotu na trasie Londyn, Nowy Jork i z powrotem. A kilkanaście tysięcy litrów wody. Tyle potrzeba, by wyprodukować 1 kg wołowiny. Kilkanaście tysięcy litrów wody równa się 1 kg wołowiny. Według The Vegan Society od lat 60. ubiegłego wieku populacja na Ziemi się podwoiła. Natomiast produkcja drobiu wzrosła prawie 13 razy. Pomijając już cierpienie zwierząt, szkodliwy wpływ na środowisko i na nasze zdrowie, zastanówmy się. Czy ta zwiększona 13 razy produkcja nas najada? Nie. Oczywiście, że nie. I w tym tkwi paradoks, bo produkcja mięsa rośnie, wyrzucamy go bardzo dużo, a na świecie wciąż jest głód. Przemysł zwierzęcy jest jednym z najbardziej szkodliwych dla środowiska. To nie są domniemania czy wymysły, to jest fakt. Premier Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że to odwieczne prawo natury. Silniejszy zjada słabszego. Ludzie to mięsożercy. Nie najem się warzywami, muszę kotleta albo kurczaka. Muszę mieć siłę do pracy i do myślenia. Natomiast według Jasia Kapeli, autora książki Polskie Mięso, wbrew temu, co można by pomyśleć patrząc na okładki książek kucharskich poświęconych kuchni staropolskiej, ludzie żyjący na terenach dzisiejszej Polski mięsa jedli mało. Słowianie żywili się przede wszystkim produktami roślinnymi. To, że mamy kły, które i tak nie są zbyt okazałe, nie oznacza, że jesteśmy biologicznie przystosowani do jedzenia produktów odzwierzęcych. A roślinami można się najeść. Nawet jeżeli można się najeść, to czy na dłuższą metę dieta roślinna jest korzystna? Jeśli tak, to dla kogo? A dzieci? Dzieci muszą jeść produkty odzwierzęce, by się prawidłowo rozwijać. Według British Dietetic Association zbilansowana dieta roślinna jest odpowiednia dla każdej grupy wiekowej i etapu życia. To samo twierdzi American Academy of Nutrition and Dietetics. Także co nas powstrzymuje? Wymówka, że smak odpada, bo roślinne zamienniki potrafią smakować dokładnie tak, jak te odzwierzęce. Co więcej, mięso samo w sobie smaku nie ma. Dopiero po odpowiednim przyprawieniu nam smakuje. A przyprawy nie są niczym innym jak roślinami. A czy wspominałam o tym, że dieta roślinna obniża cholesterol, ciśnienie, zmniejsza ryzyko chorób serca i niektórych rodzajów raka? Nie rośliny wprowadzają nas w te choroby, a mięso. Parówki robione są tak naprawdę z pozostałości po zwierzętach. Myślę, że jest to dosyć obrzydliwe, szczególnie, że w ogóle tak nie wyglądają. Miksuje się je z częściami chrząstek, kości czy skóry i formuje w piękne, jasne, różowiutkie paróweczki. Czy naprawdę chcemy coś takiego jeść? A co ty możesz zrobić? Ty jako jednostka. Możesz ograniczać spożywanie produktów odzwierzęcych. Nieraz spotykam się z komentarzem, że mój weganizm niczego nie zmieni, bo na świecie i tak je się za dużo mięsa. Weganie i wegetarianie zmieniają świat, bo jest coraz więcej roślinnych zamienników produktów odzwierzęcych. Coraz więcej opcji wegańskich w niewegańskich restauracjach. A przede wszystkim powoli, ponieważ jest to proces. Powoli wzrasta świadomość
na temat szkodliwości przemysłu zwierzęcego. To są zmiany. Nie chodzi mi nawet o całkowite przejście na dietę roślinną, ale o spożywanie mniej, a uważniej. A żeby zakończyć, chciałabym was o coś zapytać. Człowiek uważa, że jest ponad, że ma prawo robić bezkarnie to, co chce. Czy może zadawać cierpienie tym, którzy nie są w stanie się obronić? Czy to, że w jednej chwili przytulamy psa, a potem idziemy do stołu, by zjeść chleb z masłem i szynką, powoduje, że krowa i świnia są zwierzętami gorszego sortu? Czy chcemy kontynuować dewastację środowiska, bo mamy chwilową ochotę na stek, który zjemy i prawdopodobnie niedługo o nim zapomnimy? Czy chcemy sami katować nasze zdrowie? Chciałabym, żebyście zastanowili się nad tym, gdy następnym razem będziecie siedzieć przy stole, gotowi z łyżką w ręce, nad rosołem od babci. Dziękuję.